Cześć! Pamiętamy i wiemy, że istnieją jakieś motocykle poza choperami, cruiserami, supermoto i turystycznymi. Są też motocykle sportowe. Przepraszamy, że o Was troszeczkę zapomnieliśmy, ale najbliższe kilka odcinków będzie poświęcone właściwie wyłącznie Wam. W pierwszym filmiku tej serii chcielibyśmy zrobić taki bardzo błyskawiczny przegląd, review, co zrobić, żeby kupić sobie dobrze dopasowany, dobrany kombinezon skórzany. Przede wszystkim musicie zdecydować, jaki macie budżet. No to jakby jest podstawowa sprawa i od tego się zaczyna większość zakupów. Jeżeli wasz budżet jest niewielki, to będziecie zmuszeni do zakupu kombinezonu, który owszem, będzie zrobiony ze skóry, która może i grubość ma taką samą jak te droższe kombinezony, jeżeli dobrze traficie. Ale to może być skóra, która nie będzie tak bardzo wytrzymała jak ta z wyższej półki, dlatego że sama skóra to nie wszystko. Chodzi o garbowanie, o proces, w jakim ta skóra zostaje przetworzona po to, żeby nadawała się na uszycie kombinezonu, plus do tego krowa, bo mówimy o skórach bydlęcych przede wszystkim i ewentualnie kangurzych, ale w tym dolnym zakresie tam kangur nie pojawia się w ogóle, dopiero w tym najwyższym kangur gdzieś tam wyskoczy znienacka i trzeba wtedy uważać na portfel, bo naprawdę mocno po nim kopie. No dobra, ale wracając, skóra przede wszystkim musi być dobrze wyprawiona i ta skóra z bydlęcia musi być, jak mam to powiedzieć, hodowana w bardzo określony sposób. Ilość porów, ilość blizn, to jak ta, jak zresztą widzicie u swoich zwierząt domowych lub u siebie samych, skóry bywają różne, zależnie od tego, ile chlacie, co jecie, jak się wywracacie i jakie kontuzje macie. Taki prawie rym mi wyszedł, ale ta skóra rzeczywiście jest bardzo mocno selekcjonowana w tych wyższych, topowych modelach, a są tacy producenci, którzy sami sobie tą skórę garbują. Dobra, temat skóry mamy zamknięty. Kolejnym składowym elementem kombinezonu skórzanego jest ilość szwów. W każdym wyrobie skórzanym szew jest jakby najmniej bezpieczną częścią danego wyrobu, więc im tych szwów będzie mniej, tym lepiej. Czyli ilość paneli i ich jakość będzie mocno wpływała na wasze bezpieczeństwo. Więc jeżeli kombinezon jest zrobiony ze skrawków i ma więcej szwów niż samej skóry, to będzie on tani i może nie sprostać waszym oczekiwaniom w momencie, kiedy będziecie już zaskoczeni sunąć po asfalcie. Bo na izbie przyjęć wszyscy są zdziwieni, pamiętajcie. Dobra, jedziemy dalej. Szef też musi być specyficzny. Taki szef musi być szwem bezpiecznym, a nie zwykłym szwem, który pani Kazia robi tam, robiąc dżinsy, spodnie. On jest tak skonstruowany, że zawija się skórę najpierw jakby pod spodem, jak tego szwu wewnętrznego właściwie z zewnątrz prawie w ogóle nie widać i dopiero przeszywa się go z zewnątrz, żeby skóra w momencie tarcia miała szansę na rozrywanie się po kawałku, żeby te szwy ustępowały, dając nam szansę wyhamowania. Kolejną rzeczą są ochraniacze, skoro już mamy zewnętrzny pancerz za sobą, to ochraniacze, czyli to jak ten skonstruowany jest kombinezon po to, żeby chronić was przed skutkami szorowania, ewentualnego uderzenia. Czyli mamy w przypadku kombinezonów, które mają aluminiowy lub tytanowy slider na barku, to chodzi o to, żeby kość obojczykowa nie uległa złamaniu, kiedy gwałtownie ta prędkość wasza zostanie wytracona w ułamku sekundy, wasz bark cofnie się i wam pęknie ta kostka, więc ten slider, jego założeniem jest to, żeby to uderzenie, ten czas szurania był możliwie wydłużony. Im dłużej szuramy, tym tak naprawdę ta energia dla nas fizycznie wewnętrznie, to co się dzieje wewnątrz kombinezonu, jest bardziej przyjazna i mniej dewastująca. Jeżeli już mówimy o technice jazdy z wykorzystaniem sliderów, to istnieją kombinezony i istnieją opony, i istnieją techniki jazdy, i istnieją tacy kaskaderzy, którzy potrafią szorować łokciem wtedy, kiedy opony jeszcze trzymają się na asfalcie. Jak ktoś lubi MotoGP i ogląda Marka Marqueza, to jakby wie o tym, że jego rękawy nie mają lekkiego życia. Więc są takie urządzenia jak slider łokcia i te slidery, tak jak slidery kolan, można w niektórych kombinezonach wyjmować. Są one wymienne i możemy sobie je zastępować, kiedy się już zetrą, na nowe. No, slidery kolan, klasyczna sprawa, więc tutaj wiecie już wszystko, nie należy się nad tym skupiać. Dobrze. I to wbrew pozorom jeszcze nie jest koniec tego, z czego składa się kombinezon, bo kombinezon wbrew pozorom, i tutaj możecie być zdziwieni, to też komfort. Tak jak tutaj siedzimy i wyglądamy, spędziliśmy cały dzień na pomiarach, przymiarkach kombinezonów i po całym dniu łażenia. Muszę wam zaznaczyć, że sponsorem tego odcinka nie jest nikt, jak zwykle zresztą u nas. I Dainese nie miało wpływu na nasz wybór. Przypadkowo tak się składa zupełnie, że nasze kompletnie niewymiarowe ciała, przepraszam cię Małgorzato, piękne oczywiście w przypadku Małgorzaty, no nie pasują do większości dostępnych na rynku kombinezonów. Ja na przykład, wiecie, że jestem gibonem, ja mam na sobie kombinezon, który ma przedłużane rękawy. Naprawdę.
rozmiar 98, wielu producentów go w ogóle nie robi. Pozostali będą się wypowiadali, jak będą mieli kręcili własne filmy na temat tego, jak się czują w własnych kombinezonach, ale idźmy dalej. Komfort. Komfort to są wstawki elastyczne i wstawki elastyczne też mogą być tanie lub drogie. Elastyczne może być zwykły spandex, może być to też Kevlar stretch, może to być materiały, które rozciągają się w czterech kierunkach, zapewniając maksymalny poziom bezpieczeństwa. I tak jak w przypadku Małgorzaty, kombinezon spełnia normy potrójne A, czyli można nim szorować po asfalcie z prędkością 120 na godzinę. Teoretycznie, jakby no taka jest ta nowa norma i wszystko w nim jest certyfikowane. Pamiętajcie też, o nowych normach zaraz też coś powiem. Elastyczne wstawki w kombinezonach mogą też okazać się ich najsłabszym punktem, jeżeli właśnie będą tanie. Więc producenci markowych kombinezonów często konstruują takie harmonijki. I ta harmonijka to nie są skrawki skóry połączone ze sobą, to jest jeden panel skórzany, który jest przeszyty w taki sposób, żeby pracował i wracał w to samo miejsce po to, że w momencie, kiedy siedzimy, prostujemy się, siadamy, zginamy, gibamy się na motocyklu, jeździmy nim, żeby kombinezon potem nie wisiał na nas jak trzy razy za duży, tylko żeby wracał do swojego pierwotnego kształtu. I tych harmonijek jest bardzo, bardzo dużo. Dodatkowo są producenci, którzy wkładają na mocno innowacyjne i rewolucyjne pomysły, wszywając w samą skórę elastyczne elementy, nie przecinając w ogóle samego panelu skórzanego, więc mamy dalej trwałość taką, jak miał panel wcześniej. I na sam deser tego filmiku pierwszego z serii, o którym już zapowiadałem, powiem o bezpieczeństwie. A bezpieczeństwo to jest takie kryterium, z którym się da walczyć, fizyki jeszcze nikt nie pokonał, więc wchodzą nowe normy. Jeżeli producent danego wyrobu skórzanego już potrafi skorzystać z tych nowych norm, to możecie przeczytać na kombinezonie literki A, podwójne A, dwa razy A lub trzy razy A. I one zakładają pewnym prędkością, z którymi szuramy po asfalcie. I ja na przykład mam na sobie kombinezon, który spełnia normę podwójne A, czyli teoretycznie przy 75 na godzinę. Wszystkie elementy tego kombinezonu, począwszy od nici, szwu, panelu skórzanego, suwaka, muszą spełniać tą normę. W przypadku Małgorzaty, jak wspomniałem, jest to potrójne A i to jest maksymalny wymiar kary, w sensie to jest to maksymalna norma. I wbrew pozorom jednoczęściowy kombinezon, z którym jest Bartek, też spełnia podwójne A. Więc czytajcie metki, oglądajcie nasze filmy, subskrybujcie. Jeżeli film Wam się podobał, oczywiście łapka w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.